Dzień dobry. Gorący konflikt na linii Polska-Izrael. O co w nim chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o kasę. Radzę sięgnąć tutaj do książki Przedsiębiorstwo Holocaust, napisanej przez profesora Normana Finkelsteina, żydowskiego naukowca, badacza, profesora, który został za napisanie tej książki pozbawiony obywatelstwa izraelskiego i wyrzucony z pracy na Uniwersytecie w Tel Awiwie i w kilku uczelniach amerykańskich. Napisał prawdę. Napisał o tym, że mafia prawników amerykańskich od dwóch lub trzech dek dekad e, zrobiła sobie fantastyczny biznes na właśnie przedsiębiorstwie Holokaust. E, po prostu e, szantażując e, całe państwa, e, zaczęli od Niemców i Szwajcarii, teraz dorwali się do Polski. Zresztą Finkenstein to przewidział i, i e, uprzedzał nas o tym, że taki, taki stan rzeczy będzie miał miejsce. Usiłują złupić nas, ale nie dlatego, nie w imię tak naprawdę ofiar Holokaustu. Te pieniądze nie idą na, dla rodzin, tych, którzy pozostali. Te pieniądze są zagospodarowywane przez prawników żydowskich, głównie nowojorskich i przez instytucje żydowskie, które no fantastycznie żyją z tego. Naprawdę świetny pomysł, świetny pomysł, świetny pomysł na życie. To są miliardy dolarów, które oni konsumują, a resztki tego jakieś smutne ochłapy docierają do tych, którzy, którym się tak te pieniądze naprawdę należą. Ale z Polski te pieniądze się nie należą w ogóle. Przypominam, że Polska była jedynym krajem, który w czasie II wojny światowej był traktowany w ten sposób, że za pomoc Żydom, nawet za podanie bochenka chleba czy kromki chleba groziła kara śmierci nie tylko osobie pomagającej, ale całej jego rodzinie. Przypominam, że w Muzeum Jadwaszem w Jerozolimie najwięcej drzewek pamięci, czyli tych, które są poświęcone tym, którzy pomagali ofiarom Holokaustu, jest poświęconych Polakom. Polacy najwięcej pomagali, będąc najbardziej zagrożonymi. Oczywiście zdarzały się kanalie, ale te kanalie także kapowały polskich żołnierzy z Armii Krajowej i z Narodowych Sił Zbrojnych, bo. Świnia jest świnią niezależnie od tego, jakimi pobudkami się kieruje, na ogół bardzo niskimi. I teraz Polacy, którzy najwięcej pomagali, najwięcej ofiar ponieśli, bo przecież Żydzi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, to byli obywatele polscy, są oskarżani, są gorzej traktowani niż Niemcy. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Diaspora duża rosyjska, przypominam, że Polacy w latach 90. pomagali Przetransportować i ochraniali konwoje Żydów rosyjskich do Izraela. Jednostka GROM, między innymi, to robiła. Taki, taki, to był taki projekt, projekt czy akcja MOST. I dzisiaj za to też jesteśmy karani, ponieważ tradycyjny antypolonizm Żydów sowieckich, część z nich to są pseudo-Żydzi, bo oni kupowali po prostu dokumenty przyznające im obywatelstwo żydowskie. Za ciężkie, za ciężkie pieniądze, i dzisiaj ci ludzie, którzy dzięki nam uciekli z Rosji, e, oskarżają nas, będąc już w Izraelu, za antysemityzm. No, po prostu piekło zamarzło, nie możemy się dać. E, co zrobić? No, Izrael już zrobił, wycofał szarż dafer e, swojego z Polski. Minister Spraw Zagranicznych Jair Lapid, wyjątkowy polako-żerca powiedział w sposób lekceważący do ambasadora polskiego Marka Magierowskiego, chyba jednego z najlepszych ambasadorów polskich, żeby nie wracał z wakacji na razie do Izraela, czyli potraktował go upokarzająco, czyli według mnie powinniśmy zerwać kontakty dyplomatyczne, mało tego przyblokować funkcjonowanie żydowskim, żydowskim firmom w Polsce, a tych firm jest sporo, między innymi Cinema City, ale nie tylko, oczywiście dużo restauracji, wszystko to, co ma 729 w kodzie, powinno być przyblokowane przez nas, konsumentów. I to na razie tyle, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym komentarzu. On był dłuższy niż powinien być, ale krócej się jednak nie dał.